sparing z jednej strony można powiedzieć, że pożyteczny, bo rywal wysoko takie twarde warunki gry postawił, styl gry taki dosyć mocny, dosyć brutalny, więc tutaj przyda nam się zimny prysznic. Trochę szkoda, że w trudnych warunkach też, gdzie boisko troszkę śliskie, trochę zalane i tutaj obawialiśmy się o zdrowie zawodników. Jakieś tam drobne urazy są, ale mam nadzieję, że wyleczą się teraz, mają chłopaki 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że wszyscy dojdą do siebie. Jeżeli chodzi o sam stricte mecz, to kilka bardzo fajnych akcji z naszych strony, szkoda, że niewykorzystanych. Przeciwnik po przechwytach 2 razy strzelił bramkę i raz niestety ze stałego fragmentu gry, co na pewno musimy dalej doskonalić. Bronię defensywnych stałych fragmentów gry. Nie. Tutaj zagrał przemieszany skład, więc tutaj też zawodników uczulam, że to cały czas rywalizacja trwa. To nie jest tak, że już ktoś jest pierwszy 11. Musimy różne warianty brać pod uwagę, również takie bez wiodących zawodników, którzy mają pauzę za żółte kartki, więc dopiero na obozie będziemy już tak bardziej podchodzili pod kątem pierwszej 11 na mecz ligowy. No już jeszcze wracamy do Suwałki, mamy odnowę biologiczną, tak żeby właśnie po tym trudnym okresie w tym tygodniu zawodnicy się zregenerowali, żeby te 2 dni już tak doszli do siebie. Później mamy we wtorek podwójne zajęcia, w środę zajęcia ostatnie w Suwałkach, w czwartek wyjeżdżamy na 10-dniowy obóz do Marianpola, gdzie zagramy 3 sparingi z mocnymi rywalami i tak jak mówię, tam już się skupimy nad taką pracą taktyczną, nad układaniem drużyny, nad zgraniem formacji i tak, żeby to wyglądało przez dłuższy okres czasu meczu dobrze, nie tylko momentami.